strzelcem bramki zawodnik zdawał się. Konferencji prasowej po meczu 12 kolejki spotkań 4 Ligi Podkarpackiej Iglopol Dębica Stal, druga Rzeszów. Iglopol wygrywa 2-1, a o kilka słów komentarza prosimy trenera gości. Dzień dobry. Przede wszystkim na samym początku gratulacje panie trenerze za zdobycie 3 punktów. Jeżeli chodzi o mecz, no nie mogę nic dobrego powiedzieć, jeżeli chodzi o pierwszą połowę, bo praktycznie nie wyszliśmy na nią. Ale gdzieś tam w przerwie poszły gdzieś tam mocniejsze słowa i w tą drugą połowę troszeczkę inaczej weszliśmy. Zaczęliśmy coś kreować, jakieś akcje robić. Przynosiło w miernym to skutku te sytuacje, ale dalej dążyliśmy do tego, gdzie kontaktową bramkę strzeliliśmy w 90 minucie. Myślę, że jeżeli wcześniej byśmy to strzelili, mogło być różnie, ale nie ma co gdybać. Przegrywamy mecz i to jest najważniejsze dla nas, że trzeba się zastanowić przede wszystkim, o co gramy i dla kogo gramy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, trenerze. Teraz trener gospodarzy Łukasz Cabaj. No tak jak tutaj słusznie trener zauważył, mecz dwóch połów zdecydowanie, pierwsza połowa pod nasze dyktando, w drugiej połowie zostaliśmy w pewien sposób zepchnięci do narożnika i całe szczęście faktycznie, że ta bramka padła tak późno, myślałem, że uda nam się dotrzymać, natomiast no rozczarowanie po tej drugiej połowie. Pierwsza połowa myślę ze wskazaniem bardzo mocnym na nas, mieliśmy sytuację, mogliśmy ten mecz zamknąć, natomiast no nie udało się, druga połowa zostaliśmy my trochę w szatni i to jest jakby takie frustrujące, natomiast koniec końców księgujemy 3 punkty, piąty mecz, w którym myślę, że jest, możemy być, można śmiało powiedzieć, że nie wyglądaliśmy źle poza tą drugą połową, ale księgujemy 3 punkty i to jest najważniejsze. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia na następnym meczu. No ja dziękuję. Następne mecze seniorów dopiero za 3 tygodnie. 2 kolejne wyjazdy, a już jutro zapraszam na Centralną Ligę Juniorów. Zapraszam na mecz Iglopol Dębica Jagiellonia Białystok. Dziękuję bardzo.